Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. No dobra. Wiedźmy wiedźmami. Radzą sobie bez nas, nie? Na razie przynajmniej. Ja przeczytam tutaj bestiariusz i dowiem się coś więcej na temat porońca. Poroniec. Bestiariusz. Gdzie to miałoby być? Przeklęte. Poroniec jest. Wrażliwy na olej przeciwko przeklętym i akcji. O, to ciekawe. Poroniec. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to jakby stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale sobie prawdy nie oddaje. Lambert, wiedźmin ze szkoły wilka. To miał dobre powiedzonka. Poroniec jest najbardziej bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć wiedźminom. Powstały z martwego, niechcianego dziecka, którego następnie nie pochowano w należyty sposób, wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany przypominającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje zwykle na ciężarnych kobietach, który powoli doprowadza do śmierci. Niezbyt fajnie. Poroniec z ukrycia wychodzi nocami, czając się w pobliżu posłania ciężarnej i absorbując siły witalne jej i nienarodzonego jeszcze dziecka. Efektem tego są najpierw niespokojny sen, następnie gorączka i majaki. Po kilku nocach wycieńczoną i pozbawioną możliwości obrony ofiarę, stwór atakuje bezpośrednio, wgryzając się w jej szyję i wysysając jej krew. A to menda jedna. Poroniec ma około 1,5 stopy wzrostu, lecz w momencie zagrożenia, jeśli jest odpowiednio najedzony, silny, potrafi gwałtownie urosnąć i zmienić kształt. Jest wówczas o wiele bardziej niebezpieczny i nie stroni od fizycznego starcia, kąsając oraz atakując ostrymi pazurami. Istnieje możliwość zdjęcia klątwy ciążącej nad porońcem. Wówczas przemienia się on w kłobułka, opiekuńczego ducha domostwa przyjaznego wobec jego mieszkańców. Okej. Każ Brano i wskazać miejsce pochówku jego dziecka. Dawaj. Jak? Gotowy jesteś? No bardziej to już chyba nie będę. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Samo cholerstwo wylezie. Jeszcze kawałek, idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Zawsze jest pora na zebranie paru roślinek. To tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież, kurwa, wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! O, jaki milusie! Jaką mordkę fajną! Cofnij się. Ubijmy potwora. No i tak pewnie nie dałby się na... Nie nadawałby się na peta, nie? Nie, znaczy na zwierzaczka. Aaaa.
Jad przeciw... Trupojadom to było? Czy to Molly raczej przeciwko trupojadom, tak? Dobrze pamiętam? Czy coś pomyliłem? Nie, ale przeciwko przeklętym. Przeklętym, nie przeciwko trupojadom, tylko przeklętym. A masz, wzmocnij się. Kurde, tu petardę rzucić, to ja nie wiem, co trzeba zrobić. Rozwścieczyłem. Nie panikuj, wygramy. A masz. Axie, tam było przeciwko niemu chyba, tak? Za dużo to ja mu tym nie robię niby, ale pomału, powoli. Weź no se to łyknij porządnie. No tak. Szybciej się ładuj. Dobra. Silnego ładnie jedzie. Ło, co to? Głodne widma wyczuwają porońca. Na grób mojej matki zrób coś z nimi. Bardzo śmieszne. Wyś pomógł, kurde. Taki z ciebie wojownik był. Już prawie po nim. Lipa! Kurwa, zabiłeś moje dziecko. Wiesz, że musiałem. Miałeś je odczarować, kurwa, nie zabijać! Oj tam. Spokój się, przykro mi, ale tak musiało być. Stul pys, bo się ludzie zlecą. Zamknij się, bo ludzi pobudzisz i zaraz będziemy mieć tu zbiegowisko. I chuj! Chuj mnie to obchodzi, słyszysz? Zabiłeś mi dziecko! No to zabiłem sam już dawno temu zabiłeś. Twoja córka umarła dawno temu. Idź do domu i weź się w garść. A ja spróbuję znaleźć tę, która jeszcze żyje. On diabł, bo kości porachuje. To, no właśnie, to właśnie. Dawaj, zbieraj. Ja nic, jakieś komponenty nadzieję, jeszcze magiczne? No nic tam nie zostało. Halo, weź tam pogrzeb. Przyjdę, jak coś będzie. Masz jakieś oczka, pępowinkę? Kurde, no. Nie, no coś na pewno zostało. Halo. Ładnie się świeci, coś tu leży. Co to jest? Krew potwora, gnijące mięso. I mózg? Coś malizną zajechało. No dobra, no mówi się trudno, jak więcej nie ma, to nie ma. Zadowolę się tym, co znalazłem. Rozmawiaj z guślarzem, krew znajdzie, coś tam gadał, nie? Dziecko mi zabiłeś, kurde, jak... Sam doprowadził do tego, że żona porodziła, to... Poroniła. Porońca? To dobrze było, nie? Wiedźmin swoją robotę wykonuje tu zaraz, źle, niedobrze, umordował. No skręcaj. No ty, płotek. To tylko mały płotek. Pyk.
Ja podróż. No kurde, nie mogłoby tam od razu do guślarza być? Nie, trzeba trochę odpocząć chyba. No właśnie, niektóre się uzupełniły przy okazji. Ten koń się czasami pojawi. Drugi raz się o coś zaczepił. A ci co tutaj? Pierdnicze, zdążę sam dobiec. Nie chcę mi się na niego czekać. Cześć, koza. Mi to. Księżniczka, nie koza. Co on tu ma fajnego? Halo? Stara kozia skóra. A to? Co to? List do guślarza. Kto do niego pisał? Prosiłem, groziłem, a wy nic. Zostało mi błagać. Odprawcie dziady. Sytuacja jest ciężka, wiem. Łowcy czarownic wykorzystują ludzką biedę i dobrze płacą donosicielom. Ale nie godzi się narażać dusz naszych zmarłych na tułaczkę. Jakby co, biorę wszystko na siebie. Całą odpowiedzialność. Wolę zginąć, niż mieć na sumieniu tych, którzy umarli, a nie zaznali pocieszenia. Bolko sołtys pod gajów. Wow. Będą dziady, będą dziady. Cześć, dziadu. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Mam krew. Mam krew porońca. Wiesz, co z nią zrobić, żeby znaleźć Annę i Tamarę? Krew, krew, krew. Guślarz wie. Odprawi rytuał, wezwie moce, dajcie krew. Bo nie wypij od razu całej, nie? Dobra, a co, w ogóle potrzebujesz czegoś jeszcze? Mogę ci jakoś pomóc, dostarczyć jakichś składników? Jakieś głowę kurczaka, czy coś? Czarny lulek, jest. Bieluń, też. A miodunka? I miodunka jest. Mleko dla księżniczka. Kurze łapki guślarz ma zawsze, ale. Chyba guślarz okowity nie ma. Samogon jest. No, to mamy wszystko. No to mogą najważniejszy, bez tego to ani rusz. A jak to w ogóle wygląda, dziadu? Znaczy się guślarzu. Guślarz miksturę uważy i jak północ przyjdzie, pójdziemy na stare uroczysko. Mam przynieść czarne świece? Na ścieżki krwi wejdziesz nocą, stojąc na gołej ziemi przed obliczem dawnych bogów. Trochę jak na dziadach. No dobrze. I co dalej? Guślarz wezwie duszyczkę dzieciątka, by mu za przewodnika była. A potem zobaczycie coś, co w tych dniach widuje niewielu. No dobra, chodźmy. Cóż, czas sprawdzić, czy dawne rytuały są skuteczne w tych parszywych czasach. Chcecie wyruszyć od razu? Nie do wiary, nie do wiary! Będziemy odprawiać stare rytuały! Lecimy! Tak, nie ma co zwlekać. Niech się stanie! Biały wilk idzie za guślarzem. Guślarz wskaże drogę. Daleko idziemy? No niedaleko. Najpierw przez wieś, potem przez las i już. Faktycznie niedaleko, no biegnij. Kurde, taki stary dziad, a tak zasuwa, nie? Wszystko ziemię barona? No teraz tak, kiedyś nie. Do kogo należało dawniej? No do dziedzica, wszechrad mu było. Zły to był człowiek, podły, o ludzi nie dbał. A baron lepszy? Jak czarni przyszli, to do wieży na kłomnicy czmychnął. Czarni pole zniszczyli i głód wielki zapanował. A dziedzic w mysiej wieży w dostatki opływał. Ale się dawni bogowie rozgniewali i karę na niego zesłali. Plaga myszy na wyspę przyszła. Najpierw jadło ze stołu. Nilfgaardczycy nieźle dali wartość. Tu ludzie biedni, a jak to biedny, to potężny i nie przeludzi. I na nich przyjdzie kara. Albo już przyszła. To znaczy? Zaraza u nich w obozie. Powybijaj, jak myszy dwór dziedzica.
Już blisko, już blisko. Co to za miejsce? Wilcze uroczysko. Ładna nazwa w sam raz dla białego wilka. Biały wilk, dobry. A tu się drzewie i straszliwe rzeczy działy. Ludziska do dziś na głos tej nazwy nie mówią. To tu. Co teraz? Aha. Ogień zapalcie. A ty co będziesz robił? Guślarz musi kamień przysposobić i znaki nakreślić, a potem bogi wzywać będzie, żeby nas złe nie porwało. A ten ogień to po co? Nieprzyjazne siły powstrzyma. Tylko pilnujcie, żeby nie zgasł, bo inaczej przyjdzie. Co przyjdzie? Zło. Dobra, jakie zło? No dobra, chyba nie ma co zwlekać. Tylko się dobrze przygotujcie. Jak duchy przyjdą, nie będzie odwrotu. Nie ma to jak odpowiednia zachęta. Jak ognie zapalicie, to będzie znak dla guślarza, że ma zaczynać. Powiem wam, dziadek taki żwawy, ja bym się wcale nie zdziwił, jakby tam gdzieś jakoś dupę miał na zapleczu, kurde, że niby kuchareczkę, nie? Skubany. Z takimi to nigdy nic nie wiadomo. Gotowe. Ognia pilnujcie. Nie pozwólcie kręgu przerwać. Na siły nieba i ziemi, na świat, który miał się stać twoim domem. Ja, który skosztowałem twojej krwi, wzywam cię na przewodnika. Przybądź, krwi nienarodzona. Przybądź, krwi nieprzyjęta. Przybądź, krwi nienazwana. Usłysz mnie na ścieżkach. Poprowadź mnie śladem krewnych. Zaraza, miałem podtrzymywać ogień. Dobra, dobra, podtrzymam. Co tam się dzieje tutaj? O, ła. Powieszę sobie twój łeb u siodła. Au, au, au. Boli. Pokaż mi krew, która jest twą krwią. Pokaż zaginioną krew. Wzywa mnie krew. Jeszcze trochę, mamo, wytrzymaj. Krew odchodzi jej z twarzy. Cierniste gałęzie chcą ją zatrzymać. Jestem kroplą na pajęczynie.
Czy Wojciech zaczeka? Ciemna krew niesie rzeką pytanie. Dlaczego szukasz dziecka z dalszej drogi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się ze starszej krwi, z zasianego ziarna. Co ty możesz mu ofiarować? Wszystko w porządku? Tak. To koniec? Koniec. Guślarz ujrzał to, co miał ujrzeć. Dobra, co ty widziałeś w pierwszej wizji? Co zobaczyłeś najpierw? Guślarz widział barona i panią Annę. Kłócili się i nie chciał, żeby wyjeżdżała. Szarpał ją, ale guślarz nie czuł w nim złości. Skaleczył ją i w krwi guślarz poczuł miłość. Smutną, udręczoną miłość. A druga? Nie do końca zrozumiałem, o czym była druga wizja. Anna poroniła. Wszędzie była krew. Guślarz czuł, że ona cierpi. Umarł śmiercią jej córki. Najbardziej istotna wydaje mi się trzecia wizja. Szły przez las. Obie słabe. Każda z innego powodu. Ale obie wiedziały, dokąd idą. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale mówiłeś coś o jakimś Wojciechu? Myślały o nim z nadzieją. A przepowiednia na koniec? Powtórzyłeś słowa i tliny. I zadałeś mi pytanie. Wybaczcie, guślarz nie wie, o czym mowa. Kiedy wieszczy, mówią duchy, nie guślarz. No dobra, a tego Wojciecha to on zna w ogóle? Ten Wojciech z twojej wizji. Wiesz, kto to? Wojciech? Wojciech? W okolicy mamy dwóch Wojciechów. Jeden w Konarach żyje. Od lat z chaty nie wychodzi. Powiadają, że z susłami mieszka i że pamięta, jak na tych ziemiach mieszkały tylko elfy. A drugi? Bo chyba nie szukały pomocy u stuletniego miłośnika gryzoni. Rybak. Z rodziną mieszka u ujścia rzeki w samotnej chacie. Dobra, na mnie już czas. Na mnie już czas. Dziad jeden, nie? Dziękuję za pomoc. Guślarz nie mógł odmówić. Człowiek chce w życiu jak najlepiej, ale nie uniknie złego. A tym, co mają źle, pomagać trzeba. Bywajcie w zdrowiu i niech bogi was mają w opiece. Dobra, dobra, z tymi bogami to ty tam nie przesadzaj. Dobra, pozbieram, co z nich poleciało. Może z tego coś się wyczaruje. Rośliny tutaj chyba były. Coś fajnego. Dobra, odpocznę sobie. Znać chatę rybaka Wojciecha. O kurde, kawałek trzeba się przenieść. Tam sobie nie muszę oznaczać. Tutaj jeszcze po drodze, ale to i tak trafię. Co tam w ogóle w ekwipunku mam? Chyba nic nadzwyczajnego. Za tym to jest na 7, wbiłem tylko jeden poziom, więc i tak nic nadzwyczajnego nie będzie. Czekaj, tego nie ma założonego. Mi się wydawało, że zakładałem. Aczkolwiek pewny teraz nie jest. Z rzemiosła. Czy ja w ogóle z rzemiosła miałbym coś nowego na ten poziom? 8. Buty tropiciela, ale to niekoniecznie lepsze, bo to takie tam sobie. Jakieś tam wyższe poziomy, to coś by tam się jeszcze trafiło. Ale z drugiej strony na 11 znowu jakieś tam mam w tym wrzucone skrzyni, więc chyba nie ma co tutaj za bardzo na razie szaleć.
Ani alchemia jeszcze. Zerknę, czy coś nowego. Od warskuroliszka. To było co? Bronie oka krasnoludzki. A, dawaj. Ulepszony olej przeciwko istotom magicznym. O! O! Ulepszony! Ładnie. 25% daje. Mutagenów nic. Zielony mutagen. Z mniejszych i większy. O, też może być. I punkcior mam do wydania. Gdzieś zapomniałem. A bierz. Super. Tu mi się odblokuje. Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników dookoła. Podtrzymanie ataku zużywa wytrzymałość. Następnie adrenalinę. Tu. Zadaje zwiększone obrażenia proporcjonalnie do zużytej wytrzymałości. Ignoruje obronę przeciwnika i zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 20%. Ładnie. Punkty adrenaliny dodatkowo zwiększają całkowite obrażenia o 33%. Ale ja tutaj jeszcze chciałem w to spójść troszeczkę. Bo to nie byłoby głupie tutaj teraz jeszcze to rozwinąć. Tutaj mogę sobie coś wrzucić, ale tak naprawdę na razie nic nie da. Tu zacznę sobie to ćwiczyć, to chyba tutaj stąd wyrzucę po prostu, a dam jakieś kolejne i mutagena, czerwony mutagen. Kurde, nie mam żadnych czerwonych więcej? Zupiora w chorobie ciut. Dobra, no nie mam, to nie mam. Chodź tu, wariacie. Jedziemy, panie, jedziemy. Jedziemy! Szkoda czasu. Co to? Jeszcze coś? Należało się jak nic. Ale nic nadzwyczajnego nie miał. Ale piękna pogoda. Mówię wam, ja uwielbiam, jak burze są, kurde. Ja wiem, że to będzie to nic dobrego tak naprawdę, nie? Zwłaszcza jak jakieś, nie wiem... plony i tak dalej ludzie mają i to może podniszczyć jak najbardziej, to nic fajnego, ale ja po prostu uwielbiam pioruny, nie? Kurde. Lubię zdjęcia robić na przykład piorunom. Ludzie to się boją, panikują i w ogóle, nie? Jakoś to tak... Zawsze fascynowało, nie? Siła natury taka. Kurde, ten ogień to już chyba za słaby, żeby w ogóle używać. Chyba te akcje jest lepsze, co? Przynajmniej zatrzymuję je na jakiś czas i mogę silny atak wyprowadzić. O właśnie. No jeszcze jeden. Chodź. Pyk. Gniazdo potworów. Trzeba je zniszczyć. A jesz. I pyk, to świadczonko wpadło.
Niby niewiele, ale zawsze coś tam do przodu. Co by tu było niby jeszcze? Złoty pierścień z rubinem. Nic najzwyczajniejszego niestety. Prochy same. Tu palili. Ej, to już schowaj tę wykołaczkę swoją. Zagryzane zwierzęta. Znać chatę rybaka, czy to naprawdę? To ja aż muszę w takim okręgu szukać chaty? Serio? Zastanów się, gdzie ty, to, a może ona jest tam? A może tam jest? W ogóle to ja nie wiem, jak chata wygląda. Kurde, no, zabawne trochę, nie? Ej, zapal sobie światełko. O, jak pięknie od razu. Mane wiosło, ja pierniczę. Rybak ze złamanym wiosłem, no. Siema, łysy. Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Na ciebie mówię, Wojciech? No, na mnie, panie, ale ja żem nic nie zrobił. Klnę się na swoje dziadki. A nic nie zrobiłeś, tylko trójkę dzieci majtnąłeś, tak? Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Dobra, mały, gadaj. Uczę B. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. Ona nie jest za młoda na troje dzieci. Kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. No dobra, co się z nią stało w takim razie? Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt palcem nie kiwnął. Radziona jest w takim razie? Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Ładnie was groli. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda, aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka.
Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne poty mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobra, dzięki. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. No ale jak to, że zrobię, co w mojej mocy, jak ona już jest... Ej, ty, odsuń się. Ej, prawie mnie dotknął. Toż ona jest podobno w Oxenfurdzie, więc... Co miałoby się jej jeszcze stać? O, perła. O, druga perła. Skubany bieda aż piszczy podobno, a to kłamczuch jeden. Nieładnie. O, to za takie rzeczy to rekwiracja wszystkiego będzie. Ty oszuście, ty jeden, ty. Tak mnie tutaj oszukiwać? Bida piszczy, aha. Oj, srebrne talerze. Kurde. Podejrzany typ. No dobra, sprawy rodziny. Znajdź Tamarę, córkę barona w Oxenfurcie i porozmawiać z baronem o jego rodzinie. Ja chyba na razie nie będę z nim rozmawiał, póki nie trafię do Oxenfordu i nie pogadam z Tamarą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo co ja mu powiem, że ona tam siedzi? Nie, nie powiem mu, bo wolałbym z nią najpierw gadu-gadu zrobić. W takim razie, co mi tam zostało? Sprawy rodziny na razie oleję. Panie lasu, można by zacząć. Ciri, to tam palgo licho. Stosy Nowigradu. Odwiedź Tryzwiej domu. 10 poziom. Może poczekać. To tam mam na mój poziom mniej więcej. Z Keirą Metz mogę pogadać. 6. To chyba najbliżej tego, co ja potrafię zrobić, co? Gdzie ona mnie tam ciągnie? Ta zbreźna baba. To wstydu nie miała. Tu mogę w sumie jeszcze podreptać. Może tam będzie znaczek do podróży? W sumie dużo się to wydaje. Jur, ale widzieliście, jaki rybak cwany? Nie, to niby nie, nie, niby bieda pisze, ale ubrania dał, perły miał. A, pewnie na lewo nimi handlował. Do zbadania? Nie, tylko tyle, że leży sobie martwy. Dobra, ale to takie trochę podejrzane, bo tu leży sobie żołnierz, tu koń, a tu nic w okolicy nie ma. Dobra, trochę i tak za daleko się rozpędziłem, bo to tutaj miałem pojechać, ale skoro tak, to... Tu może jeszcze. Chodź, kobyła, chodź, chodź, chodź. No dajesz, dajesz, dajesz.
O, nekiery, one chyba czerwone te mają. Mutageny, a tego chciałem znaleźć. Akurat czerwonego. Nie było niestety. Niebieski? A czy ja myślałem, że one mają czerwony? Kurde, pomyliłem się. Ale nic to. Niebieski? Nie wiem, czy będzie już w ogóle tak naprawdę potrzebny, bo chciałem powiedzieć, że niebieski też się przyda, ale... Niebieski akurat jest do tego chyba, co nie używam. Zielony? Czyby to było całkiem losowe? A że po prostu czasami jakieś części lecą niż inne. Nie, no niebieski przede wszystkim mają, tylko jeden zielony trafiłem. Nie mam, że jak się tak długo w jakąś gierę nie gra, to człowiek zapomina część rzeczy, nie? Chowaj to. Strzeżony skarb. Okej, okay, to tutaj ma być strzeżony skarb, dobra. W takim razie odpocznę. Wiecie, te parę punktów życia to zawsze może się przydać, nie? O! Dłogon! I co, paskudo? Kurde, ładny poziom ma. Trzeba uważać chyba. Uję w sumie z jakiegoś podpalenia. Zobaczę, co się będzie działo. Tam jakieś parę ładnych obrażeń dostał niby od tego ognia. Przyszła ci ochota? No, ogonem to lepiej chyba nie dostać. Jednak. Tego to ciężkim atakiem go rypnę. Ładnie siadł teraz. A Arden przewróci się? Jak leci? Aj. W złym momencie. Au. Mam go. Tu. Jeszcze ze dwa trafienia. I dziękujemy. Super. Ale kurde, nic ciekawego nie się nie trafiło. Fuck. No dobra, może tutaj chociaż. Cidaryjska przeszywanica końskiej juki. Co to? Na szósty to nic ciekawego. Już lepsze. Natomiast jeśli chodzi o kobyłę. 30. A te ile mają? 7. No, ze żarty ze mnie czasami robi ta gra. Dosłownie. No nic, no. Dobra. Może starczy jak na jeden raz. Z Keirą jeszcze się tutaj spotkam. Będzie ku temu okazja. Z pewnością. To co? Słyszymy się już w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Do usłyszenia.